Kongres Nowej Mobilności 2023. Moim i Państwa gościem jest Tomasz Szpikowski, Bergman Engineering. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Rewolucja w transporcie, ale też rozwój ekosystemu całego, który z tym jest związany, sprawia, że potrzebujemy zupełnie nowych specjalistów. Z jakich obszarów, jakie są zawody przyszłości, no i jak bardzo tych specjalistów już teraz nam brak? Rzeczywiście, to zupełnie nowe zawody, auta autonomiczne, big data, sztuczna inteligencja, zarządzaniem smart city, to są zupełnie nowe obszary, w których w tej chwili potrzebujemy specjalistów. Tworzymy centra R&D i pracujemy w tej chwili dla projektów europejskich i Polska jest absolutnie perfekt, jeśli chodzi o znalezienie talentów. Brakuje nam co prawda tych kierunków na politechnikach, ale krok po kroku wspólnie z dużymi koncernami przygotowujemy młodych, zdolnych inżynierów do tego, żeby weszli w ten sektor i wypełnili tą potrzebę. W tej chwili mamy absolutnie rewolucję w tym obszarze i dużo zawodów zniknie, ale bardzo dużo zawodów się pojawi i chodzi o to, żebyśmy byli częścią tej rewolucji. Czego się uczyć w liceum, na jakie korepetycje wysłać dziecko, jaki kierunek studiów wybrać, co zdawać na maturze? Wszystko, co jest związane z procesem logicznym, myśleniem, matematyką, rozumieniem świata, komunikacją, integracją i proszę nie męczyć dzieci, żeby na siłę byli prawnikami czy lekarzami, dlatego że być może w pewnym obszarze zastąpi to sztuczna inteligencja, tak jak porady prawne czy lekarskie. Więc jeśli ktoś ma otwartą głowę i rozumie, jak działają maszyny, na czym polega big data, wyciąganie wniosków z analizy liczbowej, to są zawody przyszłości, plus oczywiście te miękkie rzeczy, tak jak komunikacja, zdolność przekonania ludzi do swoich idei i to, żeby zarządzać ludźmi w sposób zdalny, no bo głównym problemem jest to, że coraz bardziej będziemy pracowali w strukturach rozproszonych na terenie całego świata i chodzi o to, żebyśmy potrafili takimi projektami zarządzać. No i właśnie, czy na tym coraz bardziej globalnym rynku pracy Polacy, nasz rynek pracy jest jeszcze jakkolwiek konkurencyjny, no bo przecież tacy tani już wcale nie jesteśmy. Nie, ale koncerny międzynarodowe, które przyjeżdżają do Polski, w tej chwili realizujemy na przykład taki duży projekt z spółką inżynieryjną o nazwie IAV, nie przyjeżdżają po to, żeby znaleźć tanich ludzi, przyjeżdżają po to, żeby znaleźć talenty. I my mamy najlepszych inżynierów na świecie i chcę taką tezę postawić, że jeśli mówimy tutaj o ludziach, którzy mają otwarte głowy, rozumieją procesy, szybko się adaptują, to Polacy są absolutnie w czołówce, dlatego te koncerny tutaj bezpośrednio do nas wchodzą z Chin, z Korei, z Niemiec i szukają tych talentów. I Polska w tej chwili w obszarze Europy Centralnej to jest dobra kombinacja inżyniera, który jeszcze nie jest najdroższy, ale w R&D nie chodzi o ceny, chodzi o zdobycie ludzi, którzy mają kompetencje, którzy potrafią zbudować auta przyszłości i zmienić ten świat. Więc Polska jest szczególnie po zamknięciu łańcucha dostaw z Chin, czy w tej chwili takim globalnym zamknięciu, świetnym miejscem na inwestycje zagraniczne i dlatego coraz więcej w tej chwili mamy zapytań o inżynierów, którzy są Polakami. To są bardzo dobrzy, najlepsi na świecie ludzie. A co z ekspertami, co ze specjalistami o średnim wykształceniu? Mam na myśli wszelkiego rodzaju fachowców, osoby, które są związane z naprawami aut spalinowych. Dla nich na tym rynku pracy przyszłości zabraknie miejsca? Rzeczywiście prezydent Volkswagena Herbert Diess powiedział 2 lata temu, mamy o 30% za dużo ludzi i rzeczywiście to wywołało kontrowersje, poruszenie w związkach zawodowych, ale tak jest, dlatego że nowoczesne samochody to jest około 30-40% podzespołów mniej i ci ludzie albo muszą odejść na emeryturę, a co jest jeszcze lepsze, mogą się przekwalifikować zupełnie na nowe zawody związane z tym, że będziemy mieli masę informacji wysyłanych z tych samochodów, te samochody będą same jeździły, będziemy je testować, będą musiały uważać na pieszych, będą podejmowały samodzielnie, autonomicznie decyzje i ktoś musi zbierać te dane, nie na takim poziomie najwyższym jak inżynierowie, ale też śledzić, analizować i ja się nie boję o takie zawody, bo jeśli ktoś jest dzisiaj technikiem, ma otwartą głowę, to bardzo szybko adaptuje się do tego, żeby pracować w fabryce baterii, czy żeby być częścią tego nowej rzeczywistości związanej z e-mobility. To jest chęć uczenia się. Proponowałbym rozpoczęcie nauki, przede wszystkim o język obcy i zdolność do tego, żeby porzucić dotychczasową technologię i otworzyć się na coś, co jest nowego. I to niezależnie od wieku, bo mózg się nie starzeje i mamy przykłady ludzi, którzy mają 60 lat i są świetnymi inżynierami zupełnie w nowych obszarach. I to jest kwestia mentalności i mindsetu i ci ludzie sobie na pewno poradzą. Na pewno nie będzie sytuacji takiej, gdzie ci ludzie będą bezrobotni. To się nigdy nie zdarzy.
Mówi się, że Polak potrafi, więc teraz tak pół żartem, pół serio. Myśli pan, że już za chwilę warsztaty samochodowe, takie garażowe, osiedlowe warsztaty samochodowe się przetransformują na naprawę aut elektrycznych? Ja myślę, że stopniowo tak, bo będzie też taki rynek, powiedzmy za 20 lat, przenieśmy się. Będzie bardzo dużo nowoczesnych punktów naprawy tych samochodów, ale będą też małe manufaktury, gdzie będzie można sobie ten samochód usprawnić, przerobić, naprawić, wyciągnąć baterię i zrobić taki domowy storage energii i nigdy nie zabraknie miejsca dla tak zwanych złotych polskich rączek, które potrafią być innowacyjne i wokół tego biznesu zrobić szereg małych, mniejszych biznesów i znowu się o nich nie boję, dlatego że jakby ta polska otwarta głowa gwarantuje to, że my będziemy mieli znowu masę ciekawych pomysłów, jak zrobić wokół e-mobility biznes związany chociażby z tym, żeby z tego samochodu zrobić taki interfejs, który monitoruje to, gdzie jest moje dziecko, które zamawia mi jedzenie, który sprawdza, czy mam zarezerwowane rzeczy w związku z moją aktywnością zawodową. I koncerny mają to do siebie, że są zawsze powolniejsze. Te młode startupy, które się tworzą wokół nowych biznesów, później są kupowane przez te koncerny. Ja myślę, że to jest bardzo dużo ciekawych miejsc dla nowych polskich wynalazców, dla fajnych ludzi, którzy potrafią w tej chwili już znaleźć się w tej rzeczywistości, po to, żeby dostarczyć zupełnie coś nowego i żeby znaleźć swoje miejsce. Więc myślę, że będzie tyle samo warsztatów jak dziś. Dziękuję za rozmowę. Dzięki bardzo.